Niestety nigdy nie będzie brakowało złych ludzi, którym będą przeszkadzać zwierzęta i nie dość, że się będą nad nimi pastwić, to jeszcze będą się starali je wyeliminować poprzez podrzucanie na przykład kiełbas w mieście naszprycowanych gwoździami. I tak się już u nas w Opolu dzieje, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich Państwa, żebyście zwracali uwagę na to, co bierze do pyska Wasz podopieczny podczas spaceru. Bo takie zdarzenie możemy przeoczyć, możemy nie zauważyć i nie wiedzieć, że pies zjadł właśnie kawałek wędliny naszprycowany, nabity gwoździami czy innymi ostrymi przedmiotami. I co wtedy, pani doktor? Jak zauważyć, że na przykład coś się dzieje z naszym psem po zjedzeniu takiego kawałka kiełbasy? Najczęściej pierwszym objawem takiego zajścia są wymioty, bardzo intensywne wymioty. Wówczas przychodzi pacjent do nas, jeżeli podejrzewamy faktycznie ciało obce, robimy zdjęcie rentgenowskie i zauważamy gwoździe ciała obce, które są w żołądku, w jelicie i grozi to natychmiastową operacją, otwarciem żołądka. Gorsza jest sytuacja wtedy, kiedy taki gwóźdź jest ostry i wystaje troszeczkę z kiełbasy i uszkadza nam przełyk. Może dochodzi do perforacji przełyku, do uszkodzenia, tworzy się dziurka, powietrze dostaje się do płuc, grozi to odmą i uduszeniem. Niestety podrażnienie przewodu pokarmowego, przełyku, żołądka, jelit, perforacja tych części może często prowadzić nawet do śmierci. Możemy nie zdążyć zareagować. Czy często miała pani takich pacjentów tutaj, bo jesteśmy akurat w sali operacyjnej, którzy przyjeżdżali ze swoimi właścicielami właśnie po zjedzeniu takich zatrutych również trutką czy nabitych gwoździami kawałkach pokarmów? Częściej zdarzają się przypadki, kiedy te psy zjadają trutki i przychodzą wtedy z nagłymi wymiotami, z nagłymi boleściami. Zdarza się to znacznie częściej. Na całe szczęście jeszcze nie mieliśmy przypadku, który skończył się perforacją przełyku i mam nadzieję, że nie będziemy mieć takiego przypadku, że nasze zwierzęta zostaną ochronione i będziemy na tyle czujni, że nie będziecie musieli Państwo przyjeżdżać z tymi psami do nas. No ale jak rozróżnić, pani doktor, bo czasami niektórzy właściciele z takich czworonogów są przewrażliwi i jeśli pies tylko ma wymioty, gorzej się czuje, to od razu przyjeżdżają do pani, a niekoniecznie jest to coś poważnego. Na co zwrócić uwagę? Czy są jakieś specyficzne zachowania tego psa, żeby faktycznie wiedzieć, że to jest ten moment, że trzeba jechać, bo to już nie jest tylko zwykłe zatrucie? Oprócz nagłych konwulsji występuje także ból. I psy reagują bólowo. Piszczą, kulą się i wtedy trzeba przyjechać. Drodzy Państwo, uważajmy na nasze pieski i nasze koty, ponieważ w mieście Opolu na Placu Teatralnym i w kilku innych punktach naszego miasta znaleziono już takie parówki, kiełbasy, które są ponabijane gwoździami, a to po prostu w ostateczności niestety grozi śmiercią naszych pupili.